Jest ze mną Damian Zieliński, kolarz występujący w konkurencji Keirin. Kolarz, który otarł się o medal, ale zdaje się, że ten medal w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach został ci odebrany. Jak to było? Jak widziałeś to od środka? No faktycznie, troszeczkę sędzia wiedziała i na zwłokę, ponieważ przepisy stanowią ewidentnie, że jeżeli zawodnik przekracza, pokrywa się z tym motorowerem, który nas sprowadza, powinien zostać zdyskwalifikowany. To się przedłużało. Przedłużało się w nieskończoność. My nie wiedzieliśmy, dlaczego jest taka, a nie inna decyzja. Kręciliśmy się tam na dole w kółko. Zrobiłem jedno podejście do tego układu taktycznego, jaki próbowałem zastosować. Zrobiłem drugie podejście. W końcu doszło do trzeciego razu. Tak jak było widać, jechaliśmy 5 rund najpierw. Odstrzelono bieg. Później znowu ustawialiśmy się na starcie, znowu jechaliśmy 5 rund, znowu odstrzelono bieg. Znowu jechaliśmy 5 rund, tym razem nie odstrzelono biegu i poszło po prostu tak, jak poszło. No tak jak mówię, według przepisów powinna być relegacja 3 zawodników z biegu finałowego, do tego nie doszło i niestety, wyszło tak, jak wyszło. No tak, relegacja 3 zawodników, w tym 2 późniejszych medalistów. Rozmawialiśmy z prezesem, z Karolem, on mówi, że Brytyjczycy mają tak silną pozycję, że sędziowie zrobili to ze strachu po prostu, puścili tego Brytyjczyka. Czy można to tak interpretować? No myślę, że tak. No niestety Wielka Brytania, Niemcy to są mocarstwa. Malezyjczyka nie zdyskwalifikowano, po prostu potraktowano go na równi z tymi zawodnikami, więc na pewno nie mamy takiej siły przebicia jak te kraje, dlatego doszło do tak doszło. Sędziowie byli bardzo wyrozumiali, a na Pucharach Świata takie ewenementy nie przechodzą. Zdarzało się to już w przypadku nawet naszego zawodnika na Pucharze Świata, gdzie przekroczył dosłownie 5 cm. Było to mniej widoczne, mniej wyraźne niż w tej chwili na tych igrzyskach i relegację otrzymał z biegu. No niestety, sędziowie nie zastosowali się do tych przepisów. Jakie masz plany? No bo po takim incydencie odechciewa się człowiekowi czegokolwiek, tak? Rozumiem, że 4 lata przygotowań zostały w jakimś sensie zaprzepaszczone. Nawet już nie tylko 4 lata, to jest 20 lat mojej kariery praktycznie. 8 sierpnia mija 20 lat, jak usiadłem pierwszy raz na rower wyczynowo, także no ten medal był upragniony na sam koniec. Na pewno był upragniony, tym bardziej, że poprzednie 2 konkurencje kompletnie mi nie wyszły. I liczyłem, że w tej ostatniej przynajmniej uda mi się wywalczyć bardzo dobrą lokatę. No, 6. miejsce to nie jest porażka, oczywiście, ale ten medal naprawdę był upragniony.